Domek w krainie kangurów, streszczenie. Rozdział pierwszy. Zemsta. Czerwiec 1902, koniec roku szkolnego. 14-letni Tomek Wilmowski i jego przyjaciel Jurek Dymowski niecierpliwie czekają na ostatnią lekcję geografii. Jurek boi się, że znienawidzony nauczyciel wezwie go do tablicy i postawi dwoje. Jeśli tak się stanie, chłopiec nie przejdzie do następnej klasy. Przyjaciela ratuje Tomek, który odpowiada za niego. Oszustwo wychodzi na jaw z powodu klasowego donosiciela, podlizującego się nauczycielowi Rosjaninowi. Tomkowi udaje się wyłgać, następnie karze Lizusa, kompromitując go w czasie lekcji wizytacyjnej z udziałem inspektora. Rozdział drugi. Tajemniczy gość. Tomek wraca do mieszkania wujostwa Karskich, którzy zajmują się jego wychowaniem. Ojciec chłopca musiał uciekać z kraju, ścigany przez carską policję, matka zmarła przed 2 laty. Do mieszkania wujostwa przybył tajemniczy gość. Okazuje się, że to przyjaciel ojca, Jan Smuga. Razem z Andrzejem Wilmowskim zajmują się chwytaniem dzikich zwierząt, które trafiają potem do zoo. Smuga proponuje, że zabierze Tomka do ojca i wszyscy pojadą na wyprawę do Australii. Rozdział trzeci. Spotkanie z ojcem. Tomek i Smuga jadą pociągiem z Warszawy do Wiednia, a potem do Triestu, gdzie czeka ojciec chłopca. Po serdecznym powitaniu, wypływają statkiem do Australii. Tomek poznaje kolejnego przyjaciela ojca, bosmana Jana Nowickiego. Rozdział czwarty. Niespodzianki na aligatorze. Tomek z ciekawością obserwuje pracę załogi aligatora i mijane widoki. Dostaje od ojca sztucer. Zaczyna naukę strzelania. Rozdział piąty. Wróżbita z Port Saidu. Aligator dociera do Port Saidu, miejscowości u wrót kanału Sueskiego. Tomek, ojciec i przyjaciele idą z wizytą do miasta. Arabski wróżbita przepowiada chłopcu, że zyska niemego przyjaciela i uratuje komuś życie. Rozdział szósty. Cejloński słoni bengalski tygrys. Aligator dociera do wyspy Ceylon. Na pokład zostają załadowane nowe zwierzęta, słoni tygrys. Smuga opowiada Tomkowi o bardzo niebezpiecznym polowaniu na tygrysa, w którym zginął jego przewodnik. Rozdział siódmy. Między cyklonem a kłami tygrysa. Statek dociera do strefy równikowej. Nadciąga burza. Cyklon jest tak gwałtowny, że trzeba przenieść klatkę z tygrysem, bo zalewa ją woda. Nazajutrz Tomek idzie postrzelać do kabiny w okolicy maszynowni. Napotyka Smugę i oswobodzonego tygrysa. Chłopiec jednym celnym strzałem zabija bestię i ratuje życie Smudze. Rozdział ósmy. Doradca z Melbourne. Aligator dociera do Australii. Podróżnicy spotykają się z zoologiem Karolem Bentleyem, który będzie im towarzyszył w łowach. Wspólnie opracowują plan wyprawy. Rozdział dziewiąty. Pionierzy australijscy. Podróżnicy opuszczają statek w Port Augusta i wsiadają do pociągu, by dotrzeć do celu pierwszego etapu wyprawy. W pociągu Tomek rozmawia z Bentleyem o polskich podróżnikach, badających Australię. Rozdział dziesiąty. Opór krajowców. Pociąg jedzie na północ Australii. Krajobraz zmienia się, pustynne tereny zastępuje skrób, czyli plątanina kolczastych roślin. Podróżnicy docierają do Wilcani. Poznają Tonego, krajowca, który będzie ich przewodnikiem.
Potem przesiadają się na wozy i ruszają na farmę pana Clarka. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że okoliczni krajowcy chcą przeszkodzić polowaniu na zwierzęta. Tubylców zjednuje Tomek, zanosząc im żywność i popisując się swoimi umiejętnościami strzeleckimi. Rozdział 11. Wielkie łowy na kangury. Łowcy wyruszają polować na kangury, znajdują miejsce wśród skał, gdzie można zapędzić się w pułapkę. Potem odwiedzają plemię krajowców, które pomoże im w łowach. Po podzieleniu się na grupki, łowcy ruszają w step. Tomek jest wśród grupy krajowców. Zabija on przewodnika stada kangurów i zwierzęta potulnie kierowane przez obławę zostają schwytane w pułapkę. Rozdział 12. Wyprawa nad Ingo. Po schwytaniu kangurów z wąwozu łowcy tropią strusie. Tymczasem do farmy Clarka zaczynają podchodzić psy Ingo. Podróżnicy postanawiają zastawić pułapkę, kopiąc doły przy ogrodzeniu. Rozdział 13. Opowieść o Pawle Strzeleckim. Oczekując w zasadzce, Bentley opowiada Polakom o wyprawie swego dziadka z Edmundem Strzeleckim, podróżnikiem badającym Australię. Nagle w nocnej ciszy rozlega się wycie Ingo. Okazuje się, że w pułapkę wpadły trzy psy. Rozdział 14. W burzy piaskowej. Tomek i Bosman Nowicki wyruszają na polowanie emu. Napotykają dwa strusie, jednak próba schwytania kończy się niepowodzeniem. Bohaterowie wpadają w burzę piaskową, chronią się w wąskim parowie. Uciekają im konie. Nagle rozpętuje się gwałtowna ulewa. Chłopiec i Bosman muszą uciekać, bo parów zamienia się w rwącą rzekę. Rozdział 16. Idźcie stąd precz, natychmiast. Zmęczeni łowcy wędrują pieszo przez step, napotykają na tubylczą wioskę. Krajowcy dają im jeść, ale nie pozwalają odpocząć w obozie. Łowcy muszą uciekać. Wędrując, zauważają, że śledzą ich krajowcy z wioski. Postanawiają ich przepłoszyć, strzelając z karabinu. Nagle słyszą inne wystrzały. Strzela szukający ich smuga. Tomek i Bosman są uratowani, wracają do obozu. Rozdział 17. Polowanie w pobliżu farmy Allana. Łowcy schwytali sześć strusi emu. Przenoszą się na farmę Allana, gdzie mają polować na szare kangury. Schwytane wcześniej zwierzęta transportowane są na statek. Drogę na farmę Allana pokonują pociągiem. Po prawie dwóch dniach jazdy przesiadają się na konie, zmierzając na miejsce, gdzie Tony odkrył obecność kangurów. Chwytają dwa okazy i poznają Allana, właściciela farmy. Mężczyzna niepokoi się, bowiem zaginęła jego 12-letnia córka Sally. O świcie rusza akcja poszukiwawcza. Dzień poszukiwań nie daje rezultatu. Rozdział 18. Zagubieni w skrubie. Tomek zostaje na farmie z matką Sally. Nie może wysiedzieć na miejscu, razem z psem Ingo, należącym do Allanów, idzie na skraj skrubu. Tomek chce schwytać papugę, ale zmyślny ptak ucieka. Chłopiec wchodzi coraz głębiej w gąszcz skrubu. Pies Allanów odkrywa jakiś trop i prowadzi Tomka za sobą. Chłopiec trafia na głęboki dół, do którego wpadła Sally. Tomek pomaga dziewczynce wydostać się stamtąd i zanosi ją na farmę. Rozdział 19. Niemy przyjaciel. Tomek z ojcem odwiedzają Sally.
Dziewczynka oddaje chłopcu swojego psa, Dingo. Tomek obiecuje, że będzie do niej pisał listy. Rozdział 20. Poszukiwacze złota i bushrangerzy. Łowcy opuszczają farmę Ellana i wyruszają na południowy wschód, w kierunku gór. Po kilku dniach zagłębiają się w busz. Zaczynają się łowy na kolczatki, niedźwiadki, koala i wombaty. Tomek organizuje samodzielną wycieczkę wzdłuż strumienia. Napotyka obóz dwóch poszukiwaczy złota. Podsłuchując ich rozmowę, zostaje odkryty i schwytany. Na obóz napadają czterej napastnicy. Dochodzi do strzelaniny. Rozdział 21. Pomoc nadchodzi. Czwórka zbójów opanowuje obóz. Jeden z poszukiwaczy jest ranny. Bandyci chcą wymusić okup za Tomka. Chłopiec próbuje uciekać. Z odsieczą przybywają znajomi Tomka. Łowcy uwalniają poszukiwaczy złota. Rozdział 22. Na górze Kościuszki. Łowcy zamierzają zorganizować wyprawę na górę Kościuszki, najwyższy szczyt w Australii. Wcześniej Tomek odwiedza obóz poszukiwaczy złota. Mężczyźni zbierają się do odjazdu. Jeden z nich wręcza chłopcu tajemniczy podarunek. Łowcy wyruszają na górę Kościuszki. Nazwę szczytowi nadał podróżnik Paweł Strzelecki. Rozdział 23. Tajemnica starego O'Donnella. Łowcy wracają do obozu, a potem wyruszają w drogę powrotną pociągiem do Melbourne. Tam czeka na nich aligator, którym wrócą do Europy. Łowcy żegnają się z Bentleyem. Na statku Tomek rozpakowuje prezent od poszukiwaczy złota. Okazuje się, że to grudka tego drogocennego kruszcu. Tomek chce sprzedać złoto i urządzić wyprawę do Afryki. Statek wraca do Europy. Dziękuję za uwagę.